lotosu. Takiego kwiatu, jak widzicie na zdjęciu. Pokażę Wam, jak namalować tło i jak namalować kwiat, tak żeby wyglądał jak na zdjęciu. Zapraszam serdecznie na wspólne malowanie akwarelami. Przygotujcie akwarele i kredki akwarelowe, których mieliśmy użyć dzisiaj rano i znowu zapomniałem. Przypomnijcie mi tym razem, gdybym znowu miał zamiar zapomnieć. Zapraszam serdecznie na wspólne malowanie. Zaczniemy od szkicu. Dam Wam jeszcze chwilkę na przyklejenie papieru. Dzisiaj raz jeszcze maluję na papierze arsz zielonym, prasowanym na zimno. To papier w 100% bawełniany. Witam wszystkich i zapraszam na wspólne malowanie akwarelami kwiatu lotosu. Zaczniemy sobie od szkicu ołówkiem. Naszkicuję kielich. Najpierw jego ogólny zarys, a później będziemy dodawać detale poszczególnych płatków. Maluję dzisiaj znowuż na pionowej powierzchni, na desce, na sztaludze. Polecam Wam właśnie taką orientację, kiedy malujecie akwarelami. Farba wtedy znacznie lepiej spływa. Malowanie przebiega dużo wygodniej, zwłaszcza przy zamalowywaniu dużych, gładkich powierzchni. Ta metoda bardzo dobrze się sprawdza. Możemy tutaj wyznaczyć sobie takim łukiem miejsca, w których będą kończyć się kolejne płatki. Ten jeden oczywiście odchodzi sobie tutaj w bok. Mamy szczęście, malujemy kwiat lotosu właściwie w skali 1 do 1. I to dobrze. To dobrze, bo znacznie lepiej wychodzą prace malowane właśnie w takiej skali. Dobry wieczór wszystkim. Zapraszam na wspólne malowanie kwiatu lotosu. Do płatków polecam Wam takie właśnie szybsze ruchy z gestu. Proponuję, żebyśmy sobie ten płatek teraz dodali. Używam trochę bardziej miękkiego ołówka niż powinienem używać, po to, żebyście dobrze widzieli, co szkicuję. Wam polecam ołówek HB lub ołówek automatyczny. Witaj, Agato, witaj. O, pani Anna potwierdza, na sztaludze jest wygodniej. To prawda. Są też takie małe sztalugi stołowe, właśnie do, między innymi do akwareli, bardzo wygodne. Malutkie sztalugi, które stawiamy sobie na stole,
świetnie się sprawdzają. A w ramach kolejnej nieformalnej reklamy IKEA, bo wczoraj zaczął się wątek IKEA przy okazji wózeczków, które ja mam tutaj po obu stronach sztalugi. W IKEA można kupić takie bambusowe podkładki pod tablet. Rewelacyjne również jako taka sztaluga stołowa za jakieś śmieszne pieniądze, nie wiem, 29 zł czy coś koło tego. Bardzo fajnie się sprawdzają również. Także mamy jakiś taki nieformalny tydzień. W każdym razie kolejny dzień z produktami IKEA, które można wykorzystywać w pracowni. A propos poleceń, pojawiają się takie pytania czasami od Was odnośnie piątku i naszych warsztatów przyrządzania własnych akwareli. Skąd wziąć kurant na przykład, skąd wziąć szybkę? Podpowiadam Wam, nie jest to niezbędne. Jeżeli uda Wam się kupić moździerz, to w takim moździerzu też można utrzeć sobie akwarele. Jeżeli nie uda się kupić moździerza, to wystarczy zwykła szyba i szpachelka metalowa, szpachelka taka stalowa, malarska. Ona jest bardzo dobra do ucierania farby na kawałku szyby. Zwróćcie uwagę na detale zakończeń płatków. Szukam jednak troszkę twardszego ołówka, bo ten ołówek trochę za bardzo brudzi papier. Do akwareli nie jest zbyt dobry, jest po prostu za miękki. Dobrze. Ołówek, który leżał akurat pod ręką, no ale twardość dobra to najważniejsze. Będziemy mieli okazję tutaj swobodnie bardzo pobawić się tłem, porozlewać tam farbę, pomalować na mokro, będzie ciekawie. Bardzo ważne będą właśnie zakończenia płatków. Zwróćcie uwagę, żeby dobrze oddać ich kształt i charakter.
takie leciutkie podwinięcia na końcach płatków. Minimalnie poszerzę jeszcze tutaj kwiat, bo wyszedł troszeczkę smuklejszy u mnie niż na zdjęciu. Teraz lepiej. Dobry wieczór, Pani Mario. Dobry wieczór wszystkim Państwu. Czas na ten płatek na dole, taki odstający jeden. On wydaje się trudny, ale tak naprawdę nie jest. Zróbcie sobie najpierw kropeczkę, którą zaznaczycie jego koniec w takiej odległości jak grubość tego płatka, o dokładnie, jak grubość tego płatka po lewej. Możecie zmierzyć sobie palcem i ołówkiem, odmierzyć tutaj. Teraz miejsce, w którym on się kończy, to jest mniej więcej przedłużenie krawędzi tego płatka. I po prostu dodamy sobie linię tak. W ten sposób i tutaj połączymy, schodząc leciutko w dół taką łódeczką, hop, w ten sposób. No i gotowe. Cień dodamy sobie farbą, nie będziemy go szkicować teraz. Jeszcze łodyżka pod lekkim kątem, proponuję w prawo ją ustawić minimalnie, ale jednak. Gdzieś tam w tle będzie majaczył liść, możemy go bardzo lekko naszkicować, ale tylko bardzo, bardzo lekko, bo będziemy go głównie za chwilkę już malować. No i właściwie tyle. Jeżeli chodzi o szkic, teraz zajmiemy się tłem. I teraz strategia działania. Jak zawsze obmyślamy strategię, co i jak, w jakiej kolejności. W zasadzie moglibyśmy zacząć od malowania kwiatu, ale myślę, że znacznie łatwiej i bardziej komfortowo będzie nam malować kwiat, jeżeli już będziemy mieli punkt odniesienia do tego ciemnego tła. Gdybyśmy malowali w zasadzie biały kwiat na białym papierze, nie widzielibyśmy odpowiedniej relacji kwiatu do tła. On wydawałby się nam zdecydowanie za ciemny, albo inaczej, namalowalibyśmy go zdecydowanie za jasny, ponieważ dostosowalibyśmy go do białego tła papieru. Dlatego w tej sytuacji najpierw namalujemy sobie tło, zmoczymy papier wodą, tak żeby farba sama zciekała w dół i nie dotykała, nie wpływała na nasz lotos. Jego nie będziemy moczyć wodą, obmoczymy go sobie w koło. No i od tego zaczniemy, a właściwie zaczniemy od przygotowania farby, od przygotowania takiego koloru. Mnie bardzo kusi, żeby tutaj użyć szarości Payna z odrobinką takiej bardzo chłodnej zieleni. Jeżeli nie macie szarości Payna, możecie zmieszać taki kolor z ultramaryny, ewentualnie z błękitu kobaltowego, z niewielkim dodatkiem sieny palonej i z niewielkim dodatkiem ugru. Myślę, że tak, to powinna być dobra mieszanka.
Jeżeli ten odcień będzie się minimalnie różnił od tego, jaki mamy na zdjęciu, też się nic nie stanie. Grunt, żeby był ciemny. I to będzie dla nas najważniejsze. Ja już tutaj zacznę coś mieszać i pokażę Wam, opa, jak mi to idzie i co tutaj właściwie będę mieszał, z czym. Potrzebujemy dużo, dużo ciemnej farby, więc bez żadnych ogródek możemy umieszać jej sporo. I nawet będzie trzeba tak zrobić. Ja zobaczę, co tutaj mam. Tutaj powinienem mieć szarość Payna. Szarość Payna gorąco polecam, bo to jest bardzo przydatny kolor. Dodam do niej również troszkę mojej akurat ultramaryny. Także dzisiaj łączę farby Winsor & Newton z moimi akwarelami ręcznie sporządzonymi. No tak, i teraz trzeba to jeszcze troszeczkę zazielenić. Ja bardzo lubię w tym celu ugier. Ugier też ten akurat mojego autorstwa. Chociaż nie, to Winsor & Newton, przepraszam. Mój jest tutaj obok. Właściwie mój to ochra hawańska. Taki bardzo ciemny. Ja już zrobię próbę na kawałku kartki, żebym wiedział, co tutaj wyszło. Taką próbę warto zrobić, zbliżyć sobie do akwareli. No jest blisko, ale myślę, że przyda się jeszcze troszeczkę całość ocieplić minimalnym dodatkiem sieny palonej troszeczkę, żeby odrobinkę bardziej pójść, żeby troszkę zaczerwienić, czy też zabrązowić może nawet tę mieszankę. W tych fragmentach, no tak, jest blisko. Myślę, że mały dodatek sieny palonej i może jeszcze troszeczkę ugru, ewentualnie żółty cytrynowy. Żółcieni chromowej nie mieszamy z ultramaryną, bo to jest chemicznie niedobra mieszanka i mogą się... Tak, troszeczkę żółtego cytrynowego będzie dobre. Pamiętajcie, żeby żółcieni chromowej nie mieszać z ultramaryną, bo mogą te kolory wejść w reakcję, te związki chemiczne, i ściemnieć. Ja jeszcze dorabiam, ponieważ naprawdę dużo trzeba tego koloru. A może użyję mojej ochry hawańskiej. Myślę, że ona będzie w sam raz, bo ona jest troszkę cieplejsza niż zwykła ochra. Tak, to jest bardzo dobre połączenie. Ona świetnie spełniła rolę zarówno ochry, jak i sieny palonej. No widzicie, tutaj zrobię próbkę kolejną i powinno być, jest już cieplej, jest też ciemniej. No i bardziej właśnie takiego koloru potrzebujemy. Także próbki warto robić. To jest wprawdzie zwykły papier ksero, ale to nie ma znaczenia, kolor będzie reprezentatywny, nawet na takim papierze. No i teraz, słuchajcie, dorobimy sobie jeszcze więcej tej farby, bo potrzebujemy zamalować naprawdę duże powierzchnie naszej akwareli. Ja może odstawię kamerę już na statyw, tak żebyście widzieli,
No, co wy powinniście mieszać, jaki to kolor, proszę bardzo, będzie wam bardziej komfortowo, a ja tam sobie domieszam jeszcze resztę. Pamiętamy, że akwarele ciemnieją, jaśnieją po wyschnięciu, dlatego przyda się trochę ciemniejszy kolor w tej chwili, odczuwalnie. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Najwyżej sobie domieszamy, jakby brakło. I teraz zmoczymy sobie papier, tak żeby nie zmoczyć, nie zalać. Możemy zacząć właściwie od okolic. Możecie tak nawet nieregularnie go moczyć, bo tam majaczą jakieś liście. Jaśniejsze, ciemniejsze. Słuchajcie, tutaj są miejsca pewnego ryzyka. Te takie szpiczaste dzióbki, one podziałają jak rynienka, skupią krople i ta kropla na pewno spłynie nam po kwiecie lotosu. Dlatego proponuję wam nie wchodzić wodą w te dzióbki, w te szpiczki pomiędzy płatkami, tylko obmalować ten fragment naokoło w ten sposób, bo musimy myśleć o wodzie, jak malując akwarelą, trochę jak hydraulik. Gdzie ta woda popłynie? Co się z nią stanie? To naprawdę jest ważne. Dobra, zaczniemy, zobaczymy co będzie się działo. A, troszkę więcej wody, bo widzę, że może być więcej. Pamiętajmy, że to troszkę rozjaśnieje, jak wyschnie. Możecie tak nieregularnie momentami bardziej przyciskać pędzel, zwłaszcza tam, gdzie są te liście pojedyncze, widoczne. No i tu właśnie uważajmy, jak farba już dopływa do kwiatu lotosu, to zbierajmy ją tak troszeczkę w dół i odprowadzajmy bardziej na bok. Miejmy w pogotowiu kawałek ręcznika papierowego, żeby w razie czego łapać krople, które tutaj nam chciałyby spłynąć przy tych dzióbkach. O, na przykład tu, jeżeli zbiera się kropla, to bądźcie czujni i chwytajcie taką kroplę zawczasu. Ja dodam też troszeczkę zieleni teraz więcej, tak żeby ten kolor jednak się minimalnie różnił. I teraz właśnie, dopóki jest mokro, słuchajcie, dopóki tu jest mokro, to jest okazja dla nas, żeby jeszcze dodać tam takie przyciemnienia, czy wręcz tymi przyciemnieniami wymalować przestrzenie pomiędzy liśćmi tam w tle. To jeszcze będzie mokre przez jakąś chwilę, także mamy jeszcze troszeczkę komfortu i troszkę czasu działania. Tylko nie dodawajcie za dużo wody, raczej skondensowaną farbę stosujcie, wtedy nie powstaną tak zwane kalafiory, które czasami są bardzo ładne, ale może tutaj akurat ich nie chcemy dzisiaj. Ja jeszcze dodaję
Czyli nie dodaję w ogóle wody i to jest bardzo ważne, kiedy malujemy, ilość wody na pędzlu jest kluczowa. I jeżeli dodalibyśmy troszeczkę wody, to już się wszystko posypie. W akwareli jest bardzo ważna taka niesamowita równowaga i balans pomiędzy ilością wody na pędzlu, a ilością wody w akwareli. Dlatego ja te miejsca teraz dodaję tylko i wyłącznie, dodając na mój pędzel farby, ale nie ruszam w ogóle słoiczka z wodą. Broń Boże, bo się dziwne rzeczy mogą stać. Zostawmy na chwilę tamto miejsce, bo tutaj nam zaraz wyschnie, dlatego ja się już przeniosę kawałeczek dalej. O, tu już powoli sobie wysycha, ale jeszcze coś tutaj zdziałamy fajnego. Tu niech sobie wyschnie tam z boku, nic się nie stanie. Tutaj precyzyjnie, a później możemy też to zrobić, więc takie szczegóły, detale przy samych płatkach możemy zrobić później, bo na razie musimy walczyć z czasem. Ależ akwarela jest emocjonująca, rany, ile to emocji i czasami nawet lekkiego stresu, ale później jak wyjdzie, to jest taka frajda. Chyba za to właśnie lubię akwarelę, że ona zmusza do lekkiego biegu, do lekkiego, ale nie za dużego stresu. I widzicie, dopóki papier jest mokry, to wszystko... O właśnie, nie bierzemy wody. Słuchajcie, pamiętajcie, nie nabierajcie teraz wody, bo się zrobią niedobre rzeczy. Bierzemy tylko z tego jeziorka, które mamy na naszej palecie, bo to jest ta sama ilość wody, ten sam balans wody, który mamy na naszej akwareli. Chyba że chcielibyśmy zdecydowanie coś rozjaśnić, ale to bardziej na dole będziemy robić, to możemy sięgnąć po troszkę więcej wody, ale na razie nie ma takiej potrzeby i nawet nie powinniśmy tego robić. I to jest metoda na to, żeby dostać równą, gładką powierzchnię. Malujemy cały czas tym samym jeziorkiem, które sobie zrobiliśmy na naszej palecie i to jest gwarancja, że będzie dobrze. Dobrze, tutaj pokażę Wam, wezmę troszeczkę więcej wody, żeby uzyskać minimalnie jaśniejszy odcień i nic się nie powinno stać. Ale przy okazji wezmę też troszkę, no właśnie, może troszeczkę sieny palonej, żeby się tutaj zrobiło minimalnie cieplej, a nawet, nawet różu, mam tutaj piękny róż. A, o różu to zaraz Wam opowiem, jak już się zrobi spokojnie, jak będziemy mieli tę część tła za nami, to wtedy zrobimy sobie przerwę na kawę. Zrobimy sobie chwilkę przerwy i opowiem Wam o bardzo pięknym różu, którego dzisiaj będę używał i który polecam, bo jest niesamowity. To jeszcze nie ten róż, którego używam teraz. Teraz właściwie używam magenty. Dodaję jej troszeczkę do tej naszej zieleni, żeby, no właśnie, żeby tutaj się zrobiło troszkę ciekawiej w kolorze. Pamiętajcie, że dopóki tutaj jest mokro, możecie tutaj wkraplać jeszcze, czy dodawać akcenty innego koloru, przyciemniać co nieco. To wszystko możemy robić, dopóki ta warstwa jeszcze jest wilgotna. No i tutaj teraz możemy sobie pozwolić na troszeczkę więcej wody w naszej farbie, bo chcemy uzyskać minimalnie jaśniejszy odcień. Ja go też troszkę zamagentowiłem, przez co on wpada w taką fajną szarość. I rozciągamy tę plamę, a grawitacja nam w tym pomaga. Przypominam, że ja maluję na pionowej powierzchni i to bardzo, bardzo pomaga przy malowaniu akwarelą, także polecam Wam właśnie tak sobie zorganizować przestrzeń do malowania, żeby móc malować w pionie albo najlepiej nawet pod lekkim kątem. Muszę dorobić sobie więcej farby. Ważne, żeby mieć pełen pędzel farby. Pełen pędzel farby gwarantuje możliwość takiego bardzo wdzięcznego
rozciągania tej plamy i grawitacja nam w tym pomaga. No i co najważniejsze, papier się nie marszczy, ponieważ farba i woda cały czas spływają sobie w dół. Nie robią się takie zastoiska wodne. Tutaj dodałem troszeczkę szarości również mojej produkcji. To jest szarość z węgla drzewnego i bieli tytanowej. Teraz użyję troszkę zieleni. I trochę ultramaryny, żeby tutaj już pójść w takie chłodne zielenie. Na razie otaczam tak miejsce, w którym będzie ten jaśniejszy liść. My zaraz go sobie rozmyjemy bardzo wdzięcznie. Tylko zrobimy to już zdecydowanie jaśniejszą, czyli bardziej mokrą farbą. Pamiętajcie, że gdybyśmy chcieli coś tu jeszcze poczarować, możemy użyć wody w sprayu i takie miejsce troszeczkę ożywić, a w każdym razie wydłużyć czas jego schnięcia. Uzyskać też ciekawe faktury w ten sposób można. Dobrze, ja teraz od razu przejdę do malowania tego liścia. Tak więc wypłukam sobie częściowo pędzel. Co my tam mamy? Zieleń, zieleń, zieleń. Chłodną zieleń. Więc biorę zieleń i ultramarynę. Troszkę więcej wody. Sprawdzam, co mi wyszło. Nie, za bardzo ultramarynowa, czyli troszkę więcej zieleni albo po prostu żółtego, cytrynowego. Tak, nie, jeszcze więcej. Jeszcze więcej żółtego, cytrynowego. Tutaj nam się przyda. Coś takiego. I troszkę więcej wody, bo chcemy, żeby tu było jaśniej. I teraz, słuchajcie, musimy zahaczyć o tę plamę, którą malowaliśmy przed chwilką, żeby one się połączyły ze sobą. O, akwarela cieknie mi po nodze. To było zaskakujące doświadczenie, doznanie malarskie. Wziąłem teraz troszkę więcej ultramaryny, żeby ten fragment liścia ochłodzić. No i więcej wody oczywiście. Jak widzicie, dostaliśmy taki efekt rozmycia, dosyć fotograficzny, no bo w końcu dzisiaj miało być fotorealistycznie, więc robię co mogę i staję na głowie i na rękach, żeby fotorealistycznie było i żeby was nie zawieść. Znowu troszkę więcej zieleni tu. Ajajajajaj, tu powinienem był dojść wcześniej, a może się jeszcze uda. Może nie będzie końca świata. Nie, chyba nie ma końca świata na szczęście. Żeby dostać taką poświatę na liściu, ja płukam dokładnie pędzel, dokładniuśko, wycieram go, żeby był prawie że suchy i teraz przejadę.
tutaj, tak jak to właśnie widzicie, żeby taki efekt rozjaśnienia uzyskać. No i słuchajcie, teraz mamy obiecaną przerwę na kawę, bo zrobiliśmy to, co powinno być zrobione za pierwszym podejściem. I oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę zrobić sobie kawę albo herbatę, ale ta przerwa może nie będzie aż tak długa. Ja sobie wezmę łyk wody. Na zdrowie, łyk wody. Tak, od razu lepiej. Róż, o którym Wam chciałem powiedzieć i który Wam pokażę, to jest piękny róż, który się sprawdza w takich sytuacjach, gdy potrzebujemy ekstremalnie nasycony, fantastyczny róż. To jest róż Winsora Newtona, który nazywa się, już zobaczę, czy się wyostrzy kamera, jak się nie wyostrzy, to ją sam wyostrzę. To jest róż, który nazywa się Opera Rose. Śmiesznie się nazywa, róż operowy. I jest rzeczywiście bardzo różowy. Już Wam pokażę, jak to jest różowy kolor. To jest bomba. Słuchajcie, to jest wręcz fluo kolor. Ja myślę, że ten kolor dzisiaj nam się przyda do... mi się przyda do malowania kwiatu. Jeżeli pewnie nie macie tego koloru, więc możecie użyć po prostu różu, który macie. On nawet jest troszeczkę za różowy, więc ja go będę minimalnie ocieplał. Ale polecam, bo to jest takie ekstremum kolorystyczne i warto mieć takie super kolory w swoim arsenale. Zobaczcie, jak to daje po oczach. Niesamowity pigment, jakaś po prostu bomba kolorystyczna. Bomba o dużej sile rażenia kolorem. On jest nawet za mocny do tego lotosu. Ja go będę troszeczkę osłabiał, bo po prostu wow. Ale Opera Rose to jest kolor do zadań specjalnych. Jak go zobaczyłem we wzorniku, to stwierdziłem, o nie, to jest kolor, który muszę mieć. No i tak go właśnie nabyłem. Ale zanim zajmiemy się lotosem, to zrobimy sobie jeszcze tą drugą stronę. Powtórka z rozrywki, powtórka z tego, co robiliśmy przed chwilką. Także wiele nas tutaj nie zaskoczy, będzie ciekawie. No i jedziemy. Rozróbmy sobie odpowiednią ilość koloru, żebyśmy... A tego nie potrzebujemy aż tak dużo, ale mimo wszystko, żeby malowało się komfortowo. Niech pędzel napije się wody i przede wszystkim farby. Niech się napije dużo skoncentrowanej farby. Pędzel to lubi. Tutaj po prostu polecam parę razy stuknąć palcem i się to miejsce połączy. Oj. Mamy tutaj małą awarię. Prysnęła mi farba na lotos. Nie wiem, jak się to stało nawet. Ale ponieważ maluję na papierze bawełnianym, to powinienem być w stanie ją zmyć właściwie do czystego papieru. I zebrać na chusteczkę. Tak jest, udało się. To jest właśnie cudowna zaleta bawełny. Można ją prać. Można ją zmywać. Kiedy nam się coś takiego stanie, to jeszcze jest deska ratunku. Polecam Wam tutaj troszkę spontaniczności. Możecie mieszać kolory, dodać sobie troszeczkę różnych odcieni. Można zostawić takie poletko niezamalowane i za chwileczkę wpaść w to poletko innym kolorem.
No nie spodziewałem się, że tak dużo czasu zajmie malowanie tła, no ale tak widać miało być. Ale bardzo takie uspokajające to malowanie. Ja się bardzo dobrze czuję. Tutaj znowuż powtórzymy z liściem tę sztuczkę, którą robiliśmy po drugiej stronie. Jeszcze taki malutki trójkącik tutaj. Dobra, i chwytamy teraz za jaśniejszą, bardziej zieloną farbę. Tak, ja już ją tutaj ocieplę teraz bezpośrednio na papierze, dodam troszkę żółcieni cytrynowej i bum, ożyło sobie pięknie. Teraz zielenią i odrobinką sieny palonej, ale bez dodawania wody, to bardzo ważne. Przyciemnię troszeczkę to miejsce. O właśnie, widzicie jak to się ładnie rozpływa. Tylko bardzo ważne, nie dodajemy wody, bo wtedy wyjdzie nam kalafior. Dodajemy tylko farby do tej samej ilości wody, którą mieliśmy na pędzlu. To może być bardzo dobra nauka z dzisiejszej lekcji płynąca. No właśnie, coś takiego. No i teraz została nam sielanka, czyli malowanie kwiatu. Patrzę, która godzina. Myślę, że zdążymy dzisiaj. Pewnie skończymy około 20:30, myślę, a może nawet wcześniej. Myślę, że jakieś pół godziny będziemy potrzebować na namalowanie kwiatu, więc chyba sobie na to pozwolimy. Tak, aby w przyszłym tygodniu zacząć coś nowego i jeszcze tematami ciekawymi się pocieszyć. Słuchajcie, musimy sprawdzić, czy już obrys lotosu jest suchy u Was. Czy tam nic się nie zaleje, bo zanim zaczniemy malować wnętrze, musimy być pewni, że otoczenie jest suche całkowicie. No właśnie, a ja pamiętam, że miałem użyć kredek akwarelowych i nie zrobiłem tego rano. Zapomniałem znowu.
Więc to jest dobry moment, żeby kredką akwarelową, tu już jest sucho, więc tylko ręka musi być jeszcze sucha. Jeżeli ręka jest sucha, to możecie ją oprzeć i ja sprawdzam, czy tutaj jeszcze jakieś detale sobie kredkami może dopracujemy. Nie, zrobię to pędzelkiem jednak. Jednak takie miejsca, gdzie jeszcze można coś wyrównać. Dobra, tyle, nie wpadajmy w przesadę. Proponuję wymienić wodę i no właśnie, lotos możemy zacząć szkicować kredkami i to może być bardzo dobry pomysł. Ja połączę róż operowy z kredkami akwarelowymi. A dlaczego kredkami? Ponieważ kredki pomogą nam w narysowaniu tych żyłek, które są na płatkach. Dodatkowo za chwilkę rozpuścimy je sobie wodą i myślę, że to będzie niemal botaniczny sposób na uzyskanie bardzo precyzyjnego rysunku. Kredki Winsor & Newton, kredki akwarelowe. W końcu udało mi się pamiętać o nich. Bo rano znowu zapomniałem. Tu jeszcze jedna linia nam została. O, tutaj taka. Hop. O, kredki lecą na ziemię, ale na szczęście nie spadły, nie doleciały do ziemi. Chyba odłożę całe pudełko, bo to się inaczej skończy jakąś katastrofą artystyczną. Dobra, wezmę te kredki, które mi się przydadzą na pewno. Troszkę podobnie jak kredek akwarelowych można używać akwareli w sztabkach. Ktoś niedawno pytał, jak takimi akwarelami pracować. Otóż akwarela w sztabce jest czymś w rodzaju pasteli akwarelowej, którą możemy, też kredki akwarelowej, którą możemy rysować śmiało i rozmalować tam, gdzie chcemy, albo i nie rozmalowywać. Ja mieszam tutaj róż z takim cieplejszym, troszkę cielistym kolorem, bo biel tego lotosu w większości miejsc jest ciepła. Może na tym płatku jest troszeczkę chłodniejsza, na płatku całkiem po prawej stronie, natomiast reszta miejsc i sam środek to są bardzo ciepłe obszary. Dobrze jest przemazać troszkę resztki ołówka, bo one mogą nam się nieładnie rozetrzeć z kredkami. Powinienem to zrobić, powinienem był to zrobić nawet wcześniej, ale jeszcze można. Jeszcze możemy je osłabić. Wiele takich rzeczy trzeba przewidzieć po prostu zawczasu, bo można sobie ułatwić życie albo utrudnić i pobrudzić na przykład akwarele, tak więc lepiej to wymazać i zachować piękną i świeżą akwarelę, bo tego zawsze chcemy. Akwarela chce być świeża, pełna życia i wigoru. Ja oczywiście będę te róże jeszcze przyciemniał już akwarelą jako taką. Pewnie magenty tam się troszkę przyda.
Starajcie się ciemniejsze i bardziej różowe robić końce płatków i ich krawędzie. Tak lotos już ma, tak mają lotosy, że właśnie te fragmenty wybarwiają się najbardziej. Pewnie pod wpływem pigmentów takich jak w różu operowym, które gdzieś tam z ziemi sobie roślina wydobywa. Właściwie produkuje ten pigment sama. No, lotos powoli nabiera rumieńców, ale to dopiero początek, on jeszcze dużo tych rumieńców zyska. Tak więc przykładacie na końcu płatka i robicie, hop, kreskę w głąb płatka. Teraz rozmalujemy sobie troszeczkę naszą farbę. Dziękuję bardzo i witam Pani Paulino. Zapraszam do wspólnego malowania. A, mieliśmy wymienić wodę. Słuchajcie, wymiana wody to jest bardzo ważna rzecz w tym momencie, bo lotos ma być czyściutki, ma być jasny i piękny, a nasza woda ma w sobie te wszystkie szarości, których nie chcemy. Dobrze, woda wymieniona, pędzle wypłukane należycie. Tak, ja już dźwięk biorę w ręce. Słuchajcie, teraz rozmalujemy sobie troszkę ten lotos. Możemy to robić płatek po płatku. Tutaj już jest naprawdę relaksacyjne malowanie, bo te płatki są oddzielone od siebie, więc możemy zacząć od tego po lewej stronie. Kredka akwarelowa troszeczkę zyska, kiedy ją rozmalujemy. Ona zrobi się nieco jaśniejsza, nieco bardziej nasycona właśnie, nie jaśniejsza. Ja myślę, że zostawię coś takiego, czyli takie fragmenty jeszcze nie rozmalowane, bardziej białe. Też po to, żeby dół płatka, który teraz maluję, nie zlał się z tą górą. Ale teraz oczywiście jeszcze go troszkę przyciemnię. Wezmę do tego ugier. Poszukam ugru, którego jeszcze nie ubrudziłem. No właśnie, i troszeczkę różu operowego. On teraz już wkroczy do akcji. Myślę, że to jest efekt, którego chcemy. Ja jeszcze teraz dodam troszeczkę różu na końcu płatka. Jeżeli nam wyschło tam troszeczkę niżej, to weźcie sobie drugi pędzelek, taki pędzelek tylko z wodą i po
prostu takim pędzelkiem, spokojnymi dotknięciami, o właśnie w ten sposób będziemy sobie rozciągać kolor troszkę w dół. To już jest naprawdę teraz takie relaksacyjne malowanie, bo raczej nic się nie powinno tutaj wydarzyć nieoczekiwanego. W tej części płatka dodajcie odrobinkę ultramaryny, żeby go minimalnie przyciemnić i ochłodzić. Może tego nie widać tak dokładnie na zdjęciu, ale tam płatek jest po prostu w cieniu, on jest ciemniejszy i troszkę chłodniejszy. I znowu naszym pędzlem albo ręcznikiem papierowym możemy sobie regulować, do którego miejsca on ma się przyciemniać, albo po prostu zbierać nadmiar farby, jednocześnie rzeźbić w tym płatku te charakterystyczne żyłki. No właśnie taki efekt chcemy uzyskać. Moi drodzy, tutaj balansujemy na takiej granicy cały czas super, super delikatnych niuansów i bardzo niewiele trzeba będzie, żeby pokazać, że płatek jest w cieniu. To są bardzo nieduże różnice. Ja go nawet troszeczkę rozostrzę teraz, tak wypłukując nieco tło, które tam za nim było. Przy hiperrealistycznym malowaniu takie właśnie niuanse mają znaczenie. I to są bardzo, bardzo nieduże różnice. I im lepiej trafimy w odpowiedni kolor, tym lepszy, bardziej też realistyczny efekt dostaniemy. Myślę, że to jest ten efekt, który chcieliśmy uzyskać. Nie od razu, jeszcze troszeczkę dodam cienia na samym dole. Szukam sobie czystszego pędzelka, bo ten ma jakieś śladowe ilości zieleni w sobie, a zieleni nie chcę bynajmniej. Do takich bardzo delikatnych szarości polecam Wam właśnie ultramarynę i odrobineczkę ugru. Jeżeli dobrze zbalansujemy je między sobą, nawet może być siena palona, bo ugier troszkę zażółca za bardzo. Ze sieną paloną to się pięknie zaszarzy do neutralnej wartości. Dobrze, zabierajmy się za kolejny płatek, żeby nie tracić czasu. Myślę, że temu już wystarczy. I tutaj znowuż minimalny dodatek ultramaryny będzie wskazany, ale też troszeczkę ugru, żeby nie za bardzo ochłodzić. Chyba troszeczkę za ciemno jednak, także ja już nabieram więcej wody i po prostu rozciągnę sobie ten kolor na resztę płatka. Właśnie tak.
Bardzo polecam miejscami zostawić Wam widoczną fakturę papieru. Taką jaśniejszą, to da efekt takiego muśnięcia światłem płatków lotosu. Troszeczkę ultramaryny, zwłaszcza tutaj. No i kiedy płatek jest mokry, to można śmiało go troszkę modyfikować jeszcze kolorystycznie. Farba bardzo wdzięcznie się rozpłynie. Pamiętajcie tylko o balansie wody, aby nie było jej za dużo, bo wtedy zaczną się dziać niekontrolowane rzeczy. Także raczej zwiększajcie ilość farby na pędzlu, ale niekoniecznie ilość wody. Kusi mnie, żeby tutaj paznokciem przejechać i taką żyłkę paznokciem zrobić. Tak, to był dobry pomysł. Aha, u dołu nasz lotos będzie zdecydowanie cieplejszy, dlatego ja tutaj już wkropię może nawet troszeczkę żółtego chromowego zamiast ugru. Możemy nawet zacząć teraz od dołu. Zwłaszcza tu jest taki niesamowicie ciepły zakątek. Troszkę za dużo wody. No i teraz śmiało do góry, zostawiając znowuż miejscami troszeczkę faktury białego papieru, troszkę ultramaryny, zawsze po lewej stronie płatków i zostawcie taki cieniutki konturek przy tym płatku, który malowaliśmy przed chwilką. Ten cieniutki konturek da wrażenie grubości płatka. Zrobię zbliżenie, żeby było lepiej widać, co tutaj się u mnie dzieje. Chcemy też oczywiście świeżość na tychże płatkach, więc będziemy tak z umiarem zamalowywać. Najlepiej pierwsza warstwa bez poprawek. Jak widzicie, ja staram się zostawiać takie prześwity bieli cały czas. Znowuż troszkę paznokciem ściągnę w dół. Nawet jeżeli płatki miałyby być minimalnie jaśniejsze niż są w rzeczywistości, to taka faktura bieli bardzo odświeża akwarele. Bardzo lubię takie miejsca zostawiać. Cień od jednego płatka na drugim tutaj to minimalny dodatek ultramaryny, ale leciutko ocieplonej ugrem i różem. Teraz zbieram ręcznikiem papierowym troszeczkę farby z dołu, tak żeby tam
Ten płatek się stopniowo rozjaśniał. No, mamy tutaj masę fantastycznych niuansów i warto z nimi się troszkę pobawić. Później wymażę ten ołówek. On tutaj niedobrze robi w tym miejscu, ale można wymazać ołówek nawet po zeschnięciu akwareli. Także nie będę tego ruszał teraz, bo to by nie miało sensu. Zniszczyłbym akwarelę, marząc po mokrym papierze, więc poczekam na później. Dół płatka znowuż troszkę rozjaśnię, ale tym razem zrobię to zbierając wodę pędzelkiem. To daje gładszy efekt. A nawet wyjdę tym pędzelkiem troszkę do góry, zbierając wodę i farbę i wycierając pędzelek w chusteczkę. Namaluję światło, tam takie piękne światło prześwieca przez płatek w tym miejscu. A to światło wydobędę dodając jeszcze troszkę cienia od góry. Także znowu ultramaryna i róż idą w ruch, bo to jest jeden z ciemniejszych płatków, jakie tutaj mamy, więc możemy śmiało na nim podziałać. Kolorem oraz cieniem. Muszę wycisnąć więcej różu, bo skończył się, a jeszcze będzie potrzebny.
choćby teraz, żeby wyróżowić, zaróżowić samą krawędź tego płatka. A przede wszystkim jego dzióbek, takie charakterystyczne wywinięcie na samym koniuszku. Cały czas działamy na lekko wilgotnym papierze. Dzięki temu wszystko rozpływa się leciutko, tak jak chcemy. Mam nadzieję, że u Was też tak to działa. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania jeszcze dotyczące ilości wody i kontrolowania wody na papierze, dajcie znać w komentarzach. Chętnie wrócę do tego tematu i przygotuję dla Was jeszcze takie zajęcia. To nie jedyne, bo woda w akwareli to podstawa. Szmatka i ścieranie farby w szmatkę czy w ręcznik papierowy to jest bardzo pomocna rzecz. Zawsze możecie to robić w celu rozjaśnienia jakichś miejsc. A ja jeszcze troszkę przyciemnię sam koniec różem z odrobinką ultramaryny. Robię takie punktowanie, czyli upuszczam kropelki farby na powierzchnię papieru. Jeszcze raz podkreślam kontur właściwie tego płatka różem, bo to jest płatek, który ma wyjść z naszej akwareli najbardziej do przodu. No i właśnie niniejszym się to udało. Jestem bardzo zadowolony z tego miejsca. Od razu powtórzę tę sztuczkę na płatku na dole, dopóki ją pamiętam. Jednym słowem, podkreślenie konturu, podkreślenie krawędzi, bardzo ostre, jest potrzebne w pewnych miejscach, żeby właśnie przestrzeń się pojawiła. No i żeby efekt był taki, jak się umówiliśmy, czyli super realistyczny. Jak zawsze jestem pod wrażeniem Waszej wytrwałości. Dziękuję, że malujecie ze mną. To jest moment, w którym domalujemy sobie ten cień we wnętrzu płatka i oczywiście użyję do tego czegoś ciepłego, czyli żółcieni i czegoś chłodnego dla szarości, czyli z ultramaryny, mojej ulubionej. Będę ją zbierał tutaj, żeby mi nie spłynęła na dół i będę ją wkraplał razem z ugrem
U góry. Cóż za konstrukcja językowa. Ugier u góry. Tutaj właśnie. Oj, tylko nie chcieliśmy, żeby tu popłynął, czyli trzeba jeszcze chwileczkę poczekać, żeby wyschła ta krawędź płatka, bo będzie niedobrze. Albo po prostu wysuszyć ją kawałkiem papierowego ręcznika, ale to właśnie ta sztuczka da nam taką cudowną głębię, bardzo realistyczną. I tutaj powinniśmy tego cienia całkiem sporo zafundować, ponieważ naszym celem jest to, żeby płatek nad zaświecił, żeby dół tego płatka świecił w kontekście tego, co tutaj dodajemy. I jestem przekonany, że uda nam się to uzyskać. Troszeczkę za dużo, może nie za dużo ultramaryny, ona się już rozpłynęła, już jest lepiej. Troszeczkę podniosłem w górę, o właśnie ten poziom. Dobra, i na tym poprzestanę, bo nie chcę, żeby tam się zrobiło jakieś bagienko. Jest takie ryzyko. Kusi mnie tylko, żeby jeszcze troszeczkę złagodzić krawędź czystym pędzelkiem. Nie wiem, czy tutaj taką ostrą krawędź chcę mieć. Raczej jej nie chcę mieć, bo to ma być efekt cienia. O, właśnie, tak. No, chirurgiczną dzisiaj mamy robotę, ale bardzo dobrze. Czasem warto. Jeszcze zdecydowanie przyciemnię różem z dodatkiem ultramaryny. Krawędź, no przykleiłem się póki co do taśmy. Przyciemnię krawędź tego płatka, żeby on wyszedł dosłownie do nas z kartki. Tak, wyszedł. O to chodziło. Mamy takie bardzo wdzięczne światło przeświecające troszkę przez spód płatka. No i o to chodziło. I tak je zostawimy. A ja tu jeszcze wyostrzam, słuchajcie, jeszcze jeden konturek przy tym płatku. Dobra, już wystarczy. Załatwmy jeszcze pozostałe płatki. O, bo mieliśmy już kończyć, a tu jeszcze się przedłużyło nawet bardziej niż obiecywałem, ale teraz to już jest. Mam nadzieję, szybsza sprawa.
Polecam Wam serdecznie zostawić taki cieniuteńki kontur światła nad najwyższymi płatkami. Taki cieniuteńki kontur światła da efekt grubości tych płatków i światła muskającego tę krawędź. W samym sercu lotosu jest taki biały płateczek, zwinięty jeszcze, piękny. Widzę, że możemy jeszcze przyciemnić teraz troszkę płatek, nad którym przed chwilą pracowaliśmy. Ja go już przejadę pędzelkiem i troszeczkę różu z odrobineczką ultramarynki, tak zdrabniając nieprzyzwoicie, dodam. Jak ma być hiperrealizm, to niech będzie hiperrealizm, a nie jakiś tam pseudorealizm. Tak, tak, łodyżka będzie, oczywiście. Dziękuję za przypomnienie. Trzeba mi przypominać o takich rzeczach, bo ja lubię zapominać o rzeczach dosyć oczywistych. Także dziękuję bardzo Pani Marcie za czujność. Pani Marto, brawo dla Pani. Oj, 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 tutaj nie chcemy, żeby się połączyło. Co tutaj się narobiło? Tutaj, o, może się troszeczkę połączyć, ale nie aż tak, więc osuszę ten płatek wcześniejszy. Słuchajcie, ten płatek w samym środku, on jest w zasadzie jednym z ciemniejszych płatków i chłodniejszych płatków, więc na nim z powodzeniem możemy użyć więcej ultramaryny. Zostawcie taki konturek. Jeszcze raz Wam przypomnę, zaraz Wam pokażę, jakie czary z tym konturkiem zrobimy. Spodoba Wam się. I ultramaryny nie żałujmy. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Dzisiaj dużo optymizmu we mnie wstąpiło, ponieważ mamy małe przemeblowanie tutaj w naszej pracowni i będzie więcej miejsca, będzie przestrzeń do pracy, bo pojawiło się kilka nowych szafeczek, a nowe szafeczki z mnóstwem półek to jest coś, co bardzo cieszy. No, powinniśmy poczekać, aż to wyschnie porządnie. Tak troszkę już tutaj się spieszę, ale jest dobrze. Tutaj znowu zostawimy niezamalowane, bialuśkie fragmenty, leciutko tylko złamane kredką akwarelową. To wszystko z myślą o świetle. Świetle, które tutaj pada z góry i lekko z góry głównie. Myślałem, że lekko z prawej strony, ale to jest w zasadzie górne światło.
Jestem bardzo ciekaw waszych akwareli. Widzę je już oczyma wyobraźni i widzę, że wyszły fantastycznie. Słuchajcie, proponuję te dwa płateczki, znaczy głównie ten płateczek zostawić właściwie biały. Niech on tutaj będzie światełkiem w naszej akwareli. Ten obok troszkę znowu potraktujemy ultramaryną z różem oczywiście. I wodą samą już teraz rozciągam w dół plamkę, którą nałożyłem. No i łodyżka, o której pamiętam jeszcze. Do łodyżki użyjemy cieplutkiej zieleni, tak więc zieleń troszkę sieny palonej. Właściwie powinienem był ją wcześniej zmoczyć, bo to da nam bardzo dobry efekt. Także zmoczę ją teraz. Właściwie będę rozciągał farbę mokrym pędzlem. Właśnie tak. Zostawię to światełeczko, za chwilę już dodam do niego trochę jaśniejszej, bardziej nasyconej zieleni, bo to światełko na łodyżce bardzo mi się podoba. Jego nie ma na zdjęciu, ale właśnie dlatego, że go nie ma na zdjęciu, to go dodam, bo ono pomoże nam uzyskać bardzo, bardzo piękny, żywy dół. Ja dodaję tutaj jaśniutkiej żółcieni cytrynowej. O właśnie, niezwykle to światełko tutaj dobrze zrobi w naszej akwareli. Bum! Coś pięknego. Nie ma go na zdjęciu, ale dodaliśmy sobie takie słoneczko na łodyżce. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda, jakie zrobiło się żywe i wdzięczne. Jednym słowem ożywiło ten dół, który bez niego byłby smutny i troszkę bez wyrazu. Wspominałem wam, żeby zostawić taki konturek cieniutki biały nad kwiatami, nad płatkami u samej ich góry. Już tłumaczę, po co ten konturek zostawialiśmy. My ten konturek sobie teraz potraktujemy bardzo, bardzo jaśniutkim, czyściutkim, cieplutkim różem.
A nawet sięgnę teraz po troszkę gwaszu białego. Zmieszam ten gwasz z odrobinką różu i to będą takie finalne dotknięcia. Światła. Chciałoby się powiedzieć wręcz taki retusz delikatny. Tam, gdzie zechcemy. O, cieszę się Pani Katarzyno, że łodyżka się Pani podoba. Taki delikatniuśki retusz przy krawędziach dla dodania światła i czystości krawędzi tychże płatków. Dodaję jeszcze żyłkę z odrobiną ultramaryny. Bardzo lubię dodawać takie akcenty gwaszem na samym końcu, bo one są jak miód na serce. One pomagają jeszcze w dopracowaniu i w takim doszlifowaniu ostatecznym pewnych miejsc. A poza tym matowość gwaszu fantastycznie dopełnia się z transparentnością i szklistością akwareli. Jeszcze to takie żółteczko dosłownie, które tutaj jest, to jest bardzo ważny fragment tej akwareli. Z drugiej strony jest podobne. Biorę już teraz temperę bezpośrednio z palca.
Ostatni akcent to jeszcze będzie przyciemnienie o właśnie tego miejsca. Dodanie tego wywinięcia charakterystycznego. Niech będzie bardziej żywo niż na zdjęciu, niech to wygląda lepiej niż wygląda na zdjęciu, bo czemu nie? Moi drodzy, czas dla mnie przestał istnieć, ale jednak przywołuję się do porządku i do tego, żebyśmy powoli skończyli. Chcę wam już dać odpocząć i odpocząć naszym oczom, bo naprawdę namalowaliśmy się dzisiaj solidnie. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za wspólne malowanie. Spróbuję się pokazać, chociaż nie mam tutaj lampy, bo lampa jest dzisiaj nad sztalugą i chcę wam właśnie pokazać, jak to zrobiłem, żeby nie odbijała się w akwareli. Stanę sobie pod lampą, to może śmiesznie wyglądać jak z filmu Święty. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wspólne malowanie. Podsumowując, ważna jest strategia w akwareli. Ważne jest to, żeby przewidzieć, co malować, w jakim momencie i w jakiej kolejności. Zaczynaliśmy od tła tak, żeby mieć już punkt odniesienia tła do naszego lotosu. Kolejna sprawa, malujemy warstwami. Malujemy tak, żeby malować na mokrej warstwie. Wtedy plamy akwareli bardzo ładnie się ze sobą łączą i to jest skuteczna metoda. Na końcu malowaliśmy lotos i niuanse koloru, bardzo nieduże różnice. One świadczą o realizmie tego, co malujemy. Tak więc zwracajcie uwagę na najlżejsze niuanse światła i najlżejsze niuanse koloru, a wasze akwarele będą wyglądały jak zdjęcia. Jeżeli oczywiście chcecie, bo nie zawsze do tego akurat efektu dążymy, ale czasami jest to wdzięczne i przede wszystkim dużo uczy. Jesteście wspaniali, gratuluję wam wytrwałości i 2 godzin spędzonych ze mną i na malowaniu naszego lotosu. Wielkie podziękowania i całusy dla was. Do zobaczenia już jutro o godzinie 10. Zapraszam serdecznie i życzę spokojnej nocy. Raz jeszcze gratulacje i podziękowania dla was. Dobranoc.
mogę poprawiać i poprawiać. Tak, te ochłodzenia to jest bardzo dobry pomysł.
Moi drodzy, raz jeszcze Wam dziękuję dla dobra oczu. Kończmy. To ostatnia kreska. Dobrego wieczoru, dobranoc. Dziękuję Wam.